13 drivers who start in pre-final of DD Max category now. Na pierwszym miejscu Simas Judovirsis, tuż obok niego Karol Jurmanowicz. Zobaczmy. Światła zgasły, jedziemy. Simas Judovirsis obejmuje prowadzenie. Drugi jest Karol Jurmanowicz. Trzeci Ferenc Kanczar. Judovirsis już z dużą przewagą po pierwszym okrążeniu. Do końca jest jeszcze 13 kółek, a tam walka na trzeciej, czwartej, piątej pozycji. Sekundy. Druga pozycja Karol Jurmanowicz. Trzeci jest Ferenc Kanczar. Czwarty Martin Steinertz. Później Mariusz Powilaitis, Andrzejusz Apockinas i Willi Vilainen na siódmej pozycji. Kanczar is fourth, fifth Mariusz Powilaitis and Andrzejusz Apockinas on the seventh position. Sixth position Ville Vilainen, Finnish driver. And leading of Simas Judovicis. Judovirsisa. Pewne prowadzenie tuż po starcie. Karol Jurmanowicz jest na drugim miejscu. Trzeci jest Łotysz Martin Steinertz. Czwarty Ferenc Kanczar. Na pozycji numer 5 Mariusz Powilaitis i Ville Vilainen na pozycji numer 6. Tą grupę cały czas obserwujemy w tym momencie. Ville Vilainen,
który już jest na zderzaku Ferenca Kanczara. Ferenc Kanczar, numer jeden na świecie w tym momencie. Tutaj pozycja numer 4. Zwycięstwo w finale światowym w Sarno. Wygrana w finale światowym w Portimao. Obecnie jeden z najszybszych kierowców świata, no ale tutaj na torze w Aukštadvaris rządzi, dzieli Simas Judovičius, również jeden z najlepszych kierowców swego czasu w serii Rotaxa. Zwyciężył po pięknym wyścigu w Nowym Orleanie w Stanach Zjednoczonych 3 lata temu. Wówczas Litwini wystawili dwójkę swoich najlepszych zawodników. Simas Judovičius, który był bardziej w cieniu Kazimierasa Wasileuskasa. Cały świat nastawiał się na walkę popularnego Kazika o zwycięstwo w finale światowym, a tymczasem pięknie, taktycznie rozegrali wyścig Litwini i Kazimieras Wasileuskas wówczas przytrzymał całą stawkę po to właśnie, aby wygrał Simas Judovičius. I mamy Ville Vilainena przed Ferencem Kanczarem. No tutaj nie popisuje się węgierski kierowca w tej rundzie Rotax Nordic Challenge. No ewidentnie tutaj nie wiedzie się Ferencowi Kanczarowi. W tym momencie piąta pozycja. Tak jak mówiłem wcześniej, jednostki napędowe, wyścigowe chyba nie dotarły tutaj na czas na Litwę. Ferenc nie mógł skorzystać z tych swoich najlepszych silników. No i mamy sytuację taką, że w tym momencie jest na piątej pozycji. A tymczasem bardzo podobny czas tej dwójki prowadzących, chociaż najlepszy czas okrążenia w tym momencie należy do Łotysza Martinsa Steinerca. Ville Vilainen również z bardzo dobrym czasem wskakuje teraz na pozycję lidera, jeśli chodzi o najszybszy czas kółka. 51.238. Ville Vilainen, czwarta pozycja. Widzimy, że przyspieszył znacznie. Teraz zbliża się coraz bardziej do Martinsa Steinerca, jadącego na trzeciej pozycji. Martin Steiner i Ville Vilainen. It's a battle with third position. Ville Vilainen is trying to change his position. It's not now. Ville Vilainen on the third position now. Jedzie bardzo szybko. Widać, że przyspieszył znacznie tutaj, poradził sobie błyskawicznie z łotewskim zawodnikiem i będzie gonił Karola Jurmanowicza. Jeszcze 5 kółek do końca prowadzi Simas Judovičius. Widzimy Karol Jurmanowicz w tym momencie na naszych ekranach, a Ville Vilainen, który poradził sobie najpierw z Mariusem Povilaitisem, później z Ferencem Kanczarem i z Martinsem Steinercem, jest w tym momencie na trzeciej pozycji. Jedzie bardzo szybko, 51 sekund, 149 to jest czas Ville Vilainena, również znanego z występów w finale światowym Rotax Grand Finals. Widzieliśmy go w top 5 na imprezie w Sarno we Włoszech w roku ubiegłym. Ville Vilainen i Karol Jurmanowicz. Druga i trzecia pozycja. Kto będzie szybszy? Trzy kółka do końca.
właśnie Karol Jurmanowicz i Ville Vilainen, który cały czas notuje coraz lepszy czas. Widzimy, że już jest na zderzaku Karola Jurmanowicza. Perfekcyjnie dobrane tutaj chyba ciśnienie w oponach fińskiego kierowcy. Jeszcze dwa kółka i zobaczmy. Ville Vilainen kontra Karol Jurmanowicz. It's a battle for the second position. Karol Jurmanowicz from Poland is on the second position now. Ville Vilainen, Finnish driver, is attacked now. I mamy zmianę pozycji, druga pozycja Ville Vilainena. W tym momencie Karol Jurmanowicz wyprzedzony. No, świetne. Ostatnich kilka okrążeń w wykonaniu fińskiego kierowcy. Ville Vilainen, druga pozycja. Jeszcze jedno kółko będzie do końca. Może powalczyć Karol Jurmanowicz. Tylko czy zdoła, czy zdąży, czy Finn mu nie ucieknie. Widzimy, że cały czas Ville Vilainen w tym momencie jako jedyny z całej stawki przekroczył 51 sekund, 50 sekund 940, to jest najlepszy czas, o 0,3 sekundy lepiej niż prowadzący w tym wyścigu Simas Judovicis. Fastest lap of Ville Vilainen. 50 seconds, .940. Ville Vilainen. Second position on this race. It's a finish lap. Last lap of the race. Simas Judovicis on the first position. And we have finish. Simas Judovicis, Ville Vilainen, Karol Jurmanowicz, Martin Steiner, Ferenc Kanchar,